Bocian czarny trafił do naszego leśnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt leśnictwa Piotrków z terenu administrowanego przez nadleśnictwo Bełchatów. Nasz ośrodek jest jednym z dwóch ośrodków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, który zajmuje się po prostu pomocą dzikim zwierzętom. No jest to ewenement, że taki ptak, no rzadki bocian czarny, bo nie jest to częsty, ponieważ bociany białe, no mamy ich około 16. Natomiast w tej chwili bocianów czarnych mamy tylko 2 sztuki i no, dziwna jest sytuacja z nim, że trafił do nas właśnie bocian czarny młody z terenu nadleśnictwa Turek. Jest to ptak zaobrączkowany na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, w nadleśnictwie Turek. I ptak ten dostał też nadajnik telemetryczny, który po prostu umożliwia satelitarne obserwacje, gdzie ptak się przemieszcza. Wiemy, że poleciał w kierunku Sochaczewa, tam nadajnik przestał nadawać. No i wszyscy myśleli, że ptak po prostu, no coś się wydarzyło niedobrego z ptakiem. No wielkie zdziwienie było tego rolnika, który pojechał oglądać swoje pole kukurydzy i zobaczył stojącego tam ptaka. Z początku myślał, że jest to drapieżnik, na drugi dzień podjechał, ten ptak był w tym samym miejscu, więc wtedy zdecydował się, że podejdzie. No jak zobaczył, że jest to bocian czarny, człowiek, który go znalazł, no okazał się człowiekiem światłym, prawda, wiedział, że jest to ewenement, więc zabrał go, nakarmił mięsem, a następnie powiadomił nadleśnictwo Bełchatów, gdzie tutaj nadleśnictwo, no jak wszystkie nasze nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, jesteśmy po prostu no, przygotowani na to, żeby kierować do naszego ośrodka, bo jest jeden z, no, z największych, chwaląc się tak nieskromnie, ośrodków w Polsce. Jesteśmy doskonale w tej chwili wyposażeni. Mamy własną już tutaj salę operacyjną. W związku z tym i lekarza weterynarii na miejscu, w związku z tym ptak dosyć szybko do nas trafił. Prześwietlenia nie wykazały żadnych złamań, żadnych uszkodzeń. Zrobiono szereg badań. Zrobiono badania na obecność pasożytów. No i tutaj troszeczkę nam się tutaj sytuacja klaruje, że być może właśnie te pasożyty, które znaleziono w jego odchodach, mogły spowodować, że ptak był po prostu w złej kondycji, za słaby, żeby udać się, prawda, bo w tej chwili no, ptaki wędrują młode, bociany czarne mogą być na terenie Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, tutaj w basenie Morza Śródziemnego, prawda, i na Bałkanach zaczynają się pojawiać nasze bociany. W tej chwili no, bociany czarne nie są, nie ma już ich normalnie w naszym kraju. W związku z tym przetrzymujemy bociana do wiosny, karmimy go tutaj rybkami, przetrzymujemy go do wiosny. Wiosną dostanie nowy nadajnik satelitarny najprawdopodobniej, bo ten no, troszeczkę szwankuje, tu jeszcze czekamy na eksperta w tej sprawie. I ptak zostanie wypuszczony na teren ośrodka. Na terenie ośrodka mamy też rezydenta starego bociana czarnego, mamy też staw taki, który napełniamy rybami. I zarybiamy po to, żeby właśnie bociany czarne, młode czaple, bociany białe, młode uczyły się polować. Więc on tutaj będzie na terenie wypuszczony, ponieważ no tutaj jakby nie ma miejsca dla takiego stałego, dla bocianów młodych czarnych, one nie zajmują rewirów, więc spokojnie będzie mógł tutaj stąd odlatywać bądź wracać na jedzenie, prawda, na stołówkę. Natomiast liczymy, że we wrześniu już powinien ten bocian rozpocząć wędrówkę z innymi bocianami na Bałkany.